Naszym gościem jest Krzysztof Magnuski, znany muzyk mikołajski, artysta tworzący piosenki, piszący teksty, ale również instruktor pracujący w Centrum Kultury Kłobuk. Znajdujemy się obecnie w jego pracowni. Od 10 lat kształci naszą młodzież. Dzień dobry, Krzysztofie. Witam, witam. I właśnie o tym jubileuszu okrągłym, 10-letnim chciałem Cię porozmawiać. No tak, 10 lat minęło bardzo szybko. Bodajże 27 stycznia odbył się koncert poświęcony temu jubileuszowi, na który staraliśmy się zaprosić jak najwięcej młodzieży, takiej, co kiedyś tutaj chodziła, co obecnie uczęszcza. No nie do końca nam to się udało, bo wiadomo, że czasy mamy, jakie mamy. Pandemia nam pokrzyżowała wiele planów, ale mimo to koncert się odbył, przyjechało jednak trochę młodzieży, za co im bardzo dziękuję, szczególnie tym, co musieli dojechać do nas z zewnątrz, bo niektóre osoby już studiują w tym momencie i musiały pozaliczać sesje. No, różne były komplikacje w związku z tym, że jedni mogli dojechać, drudzy nie mogli. W każdym razie koncert się odbył. Koncert przygotowali znani polscy muzycy, bo wiadomo, że co roku w ferie zimowe odbywają się u nas warsztaty muzyczne. I poprosiłem właśnie instruktorów, żeby pomogli mi zorganizować ten koncert jubileuszowy. No, co większość z nas tutaj, przynajmniej wszyscy, widzieliśmy to na żywo, a również była transmisja prowadzona bezpośrednio, także kto chciał, to obejrzał i bardzo się cieszę, że taki koncert mógł się odbyć tutaj na naszym terenie. Bardzo dziękuję za realizację, w ogóle jest za pomoc w tym koncercie. 10 lat to kawał czasu. Co dla Ciebie znaczy w ogóle kształcenie młodzieży? Czy w ciągu tych 10 lat wydarzyły się jakieś zdarzenia, które szczególnie zapadły w Twoją pamięć? No tak, rozumiem, że wywiad długi nie będzie. To musiałbym się skupić na jakichś bardziej konkretnych rzeczach, no ale nie przychodzi mi do głowy nic, żeby to można było w dwóch zdaniach powiedzieć. W każdym razie, tak ogólnie mówiąc, jak zacząłem tę pracę, jak mnie dyrektor Jarek Puszko zaproponował pracę z młodzieżą. Początkowo nie chciałem się nawet zgodzić, bo myślałem, że sobie nie poradzę. Nigdy tego nie robiłem przedtem i bardzo się wahałem. Ale skoro już się tego podjąłem, stwierdziłem, że praca z młodzieżą to jednak jest coś takiego, co potrafię pokochać, potrafię sobie z tym poradzić. I poznałem tu mnóstwo fantastycznych dzieciaków, młodzieży, z którymi no, odnosiłem większe, mniejsze sukcesy. Czasami były i porażki, bo wiadomo, jak to trzeba traktować troszeczkę sportowo, takie różne konkursy, w których braliśmy udział. Ale zawsze coś tam ugraliśmy na konkursach różnych. A to tylko dlatego, że mamy naprawdę w Mikołajkach wspaniałą młodzież, z którą jestem no, mocno zaprzyjaźniony i mam nadzieję, że oni ze mną też. Także naprawdę wiele osób poznałem, przy okazji rodziców poznałem mnóstwo, którzy również nam pomagali w realizacji różnych pomysłów naszych. No i tyle, jeśli to można w ogóle w tak krótkim czasie coś opowiedzieć na temat taki szeroki w zasadzie. Jak w ciągu tych 10 lat z swojej perspektywy zmieniła się scena artystyczna naszego miasta? No na pewno się zmieniła, no bo i czasy się zmieniają, to wiadomo, że zmienia się również podejście do muzyki i technika i w ogóle. Także na pewno to się zmieniło, z tym, że ja muszę powiedzieć, że ja w Mikołajkach pierwszy raz pojawiłem się w 70, bodajże 7 roku, grając tutaj na dancingach jeszcze w restauracji Sielawa, była taka stara. W tym miejscu teraz też jest Sielawa, zresztą tylko to już nowocześnie wybudowana. Grałem tam przez 2 lata, ale przyjeżdżałem tutaj z Płocka, bo mieszkałem w Płocku, więc nie wiem, co się działo tu na miejscu w Mikołajkach, znam to tylko z opowieści. Wiem, że tutaj działał zespół Śnięte Okonie, no różne zespoły, których mi tutaj koledzy obecni, moi koledzy i przyjaciele opowiadali. W każdym razie myślę, że zmieniło się bardzo dużo, bo tak, zmienił się sprzęt. Zmieniły się warunki, w jakich możemy pracować. Wystarczy tu się rozejrzeć, że mamy naprawdę na czym grać. Mamy instrumenty, mamy nagłośnienie.
Także jest tam dużo, dużo łatwiej w tym momencie pracować, jak to było kiedyś, bo ja wiem, bo kiedyś, nie mieszkając jeszcze tutaj, też grywałem w domach kultury różnych i to nie było takie łatwe i takie powszechne, jak jest w tym momencie. Także zmieniło się. Poznałem tu wielu wspaniałych kolegów, muzyków. Także stąd naprawdę pochodzi już wielu, wielu, wielu znanych ludzi z naszych terenów. Wspomniałeś, że nie jesteś rodowitym Mazurem, że mieszkałeś w Płocku. Co sprawiło, że przyniosłeś się do Mikołajek? Dobre pytanie, bo dzisiaj są akurat walentynki, a to miłość. Miłość. Żona moja jest z Mikołajek. Poznałem ją, jak już wcześniej wspomniałem, grając tutaj latem w sezonie na dancingach tutaj nad jeziorem w Sielawie. I poznałem żonę. No i tyle w zasadzie. To było silniejsze ode mnie i jestem teraz już. Najpierw zabrałem żonę do Płocka, tam trochę ze mną pomieszkała. No ale tak się zakochałem również w miejscowości Mikołajki w ogóle, w całych Mazurach, że namawiałem ją, żebyśmy jednak się przenieśli tutaj w jej strony. No i tak się stało, już nie pamiętam w którym roku, ale jakieś około 30 lat temu w każdym bądź razie. I później grałem sobie tutaj w różnych miejscach, trochę w hotelu Gębieskim. No i teraz pracuję tutaj i mam nadzieję, że jeszcze parę talentów przy mnie się pojawi. Czyli podsumowując, akurat w Dzień Świętego Walentego połączyła Was muzyka i miłość. No proszę, nawet się nie spodziewałem, że ten wywiad tak może w tą stronę pójść. Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Krzysztof Magnuski. Dziękuję również.